Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania. Jak widzicie, dzisiaj bez piwa, za to generalnie chciałem nakręcić po prostu parę słów jakby aktualizacji statusu, tak żebyście byli świadomi tego, co obecnie może być na kanale, bo czego raczej nie będzie na kanale. Tak, także jak widzicie, nieco się sponiewierałem. Postanowiłem, jak widzicie, wywalić się na rowerze. Nie do końca ja, zostało, że tak powiem, mi udzielona pomoc w tym wypadku. W czasie jazdy do pracy po prostu postanowiłem wyprzedzać pewną panią, która jechała sobie prawą stroną ścieżki dosyć wolno. Stwierdziłem, że ją wyprzedzę. Niestety było trochę z górki. Zacząłem wyprzedzać tą panią, ale w tym momencie ktoś postanowił, że zacznie też mnie wyprzedzać. No, tyle, że ten ktoś stwierdził, że to jest tak fantastyczny pomysł zderzyć się z osobą, która idzie naprzeciwka, bo trzy osoby na ścieżce jakby w szerokości się zmieszczą, ale cztery to już trochę lipa. I ten ktoś stwierdził, że w sumie po co zahamować, wyhamować i w ogóle wyprzedzać w takim momencie. Także lepiej wjechać w osobę, która jest po jego prawej stronie. Niestety tą osobą po prawej stronie byłem ja. Tak też zrobił, tak też uczynił, także słuchajcie, zostałem skoszony równo. I niestety rozwaliłem się jadąc do roboty, także super. Fajnie, człowiek cieszył się, że omija korki wszystkie na Niestachowskiej, Szczeszyńskiej i tak dalej, na tych wszystkich drogach, że jedzie, przecina, że super dojeżdża do pracy, jest fit, zdrowy, sportowy i w ogóle wiecie co jeszcze. No, okazało się, że to nie był może zbyt fortunny pomysł tego dnia, by jechać rowerem. No więc co, no, zostałem skoszony, oczywiście fikołek, stratatata i tak dalej, przewrótka. Zostałem skoszony na lewą stronę. Także słuchajcie, lewą stronę mam poobijaną, lewą rękę generalnie mam, no kość promieniową mam złamaną, miałem przestawioną też ją niestety. Także dłoni niezbyt fajnie sobie wisiała gdzieś w tej pozycji, sobie elegancko moja lewa dłoń po prostu wisiała i nie była w stanie nic z nią zrobić, także było super. No cóż, no jakaś pomoc wiadomo udzielona, potem parę dni w szpitalu, operacja. Wkrętki, śrubki, coś tam, jak widzicie, żyje poskładany, jest ok, także jest progres ogólnie rzecz biorąc, nawet jeżeli chodzi o jakieś poczucie tutaj tego bólu, które no, czuję, że już jest mniejszy. Ale też właśnie o tym chciałem powiedzieć, że jako, że brałem silne leki przeciwbólowe w ciągu ostatnich paru dni, teraz kończę, chcę już skończyć po prostu dla własnego zdrowia, bo to jednak to zbyt obciąża organizm, to czułem. Także też chciałbym po prostu zakończyć, zrobić sobie oczywiście potem parę dni przerwy. No i potem wrócę do recenzji, aczkolwiek chciałem od razu wam powiedzieć, że w zapasie mam jedną nagraną jeszcze recenzję, dzięki Bogu, także pójdzie. Puka dwa razy chyba piwo, coś takiego, Air Grey chyba z różą, czy jakoś tak, z tego co pamiętam, APA z różą. I mam materiał o świerkowym piwie, które zdążyłem, dzięki Bogu, na szczęście uważać, słuchajcie, dwa dni wcześniej. Także to zrobię, poskładam. Też mi trochę czasu pewnie więcej zajmie poskładanie, zmontowanie tego materiału, ale to zmontuję, złożę i jak da radę, to myślę, że to świerkowym pójdzie w środę, a materiał, recenzja pójdzie w piątek. A jak już w ogóle będzie super, to możliwe, że od tego tygodnia za dwa tygodnie, czyli nie w tym najbliższym tygodniu, ale w tym dalszym tygodniu, to już może jakąś recenzję postanowię nagrać, zobaczę jak się będę czuł, jak będę na siłach, ponieważ powiem wam, że nawet w tej chwili zupełnie absolutnie żadnej ochoty na jakieś piwo czy coś takiego nie mam. Także no cóż, trzeba po prostu dojść do siebie, jakoś się wyleczyć do końca. Ręka na szczęście jest podkładana, także jest tyle dobrze. No i co? No ciepło, jest fajnie, tyle też jest ok, że przynajmniej normalnie perwersyjnie sobie chodzę, słuchajcie, bez koszuli, tylko teraz do filmu stwierdziłem, że nie będę was tutaj już kusił swoim półnagim ciałem, żebyście czasem nie zwariowali i jeszcze przybędzie subskrybentów o milion ludzi, a takiej presji to mogę nie wytrzymać w tym momencie. Także postanowiłem się tu elegancko ubrać i jakoś się wyposażyć w koszulę. Ale słuchajcie, no dobrej myśli jest tu naprawdę, tak czy siak jest o tyle fajnie, że ból już jako tako mija. Jedyna niekomfortowa jest taka sytuacja, to wiadomo, czynności związane z tak zwanym ogólnym ogarnianiem się albo ze spaniem, ale to jakoś wszystko tam idzie do przodu. No cóż, także keep calm, trzeba być dobrej myśli, ogólnie ja też jestem dobrej myśli. Jedyny plus, który mi kumpel powtórzył też, słuchajcie, pierwszego dnia po wypadku, że słuchaj, za dwa tygodnie są Mistrzostwa Świata, się zaczynają. I to jest prawda, za dwa tygodnie zaczynają się Mistrzostwa Świata, za półtorej tygodnia. Także cóż, będzie co robić. Także do zobaczenia, słuchajcie, stay tuned, pojawią się już te materiały. Ciekawe oczywiście, także trzymajcie, pijcie moje zdrowie i do zobaczenia jak najszybciej z recenzjami.